Dzień dobry wszystkim, a raczej powinnam powiedzieć Hej, tu Karolina, z tej strony Karolina Sobańska i witam Was w pierwszym odcinku mojego podcastu. Strasznie dziwnie to brzmi. To jest mój pierwszy raz w studio i chyba podjęłam dobrą decyzję, że ten pierwszy odcinek będzie solo w razie gdybym musiała robić pięć dubli i przyznam się Wam szczerze, że trochę się stresuję. Prawdą jest, że naszykowałam sobie ogromny plik w Wordzie, w którym rozpisałam sobie dokładnie wszystko, co chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, ale potem się domyłam sobie, że chyba nie tędy droga. Jakoś udaje mi się na YouTubie improwizować dla Was za każdym razem, także dzisiaj postaram się również zrobić to samo. Dla tych z Was, którzy nie są zaznajomieni z terminem podcast, jest to nagrywana audycja radiowa, można powiedzieć, która nie trafia do radia. Pomimo, że zakładam, iż większość z was ogląda mnie teraz na YouTube i doskonale wie kim jestem, nadal wydaje mi się, że wypadałoby się przedstawić w razie, gdyby ktoś oglądał mnie tutaj z przyszłości i chciałby wiedzieć, jak ja się tutaj znalazłam. Także nazywam się Karolina Sobańska i prowadzę kanał na YouTube. Mam też Instagrama i Facebooka, a tam i tam i tam możecie znaleźć mnie pod nazwą Karolina Sobańska, także bardzo, bardzo oryginalnie. Jeżeli chodzi o tematykę moich kanałów społecznościowych, to jest to szeroko pojęty lifestyle, który można podsumować takim hasłem cruelty free, co z angielskiego oznacza bez okrucieństwa i brzmi to dosyć poważnie i radykalnie, ale już wyjaśniam. Generalnie wszystko u mnie zmieniło się odkąd 2,5 roku temu przeszłam na weganizm. I zaczęło się od fascynacji dietą roślinną. Ja od zawsze byłam smakoszką i uwielbiałam jedzenie, ale to weganizm sprawił, że stało się to moją ogromną pasją i pokochałam gotować. To w ogóle było, kiedy mieszkałam w Londynie przez krótki epizod w moim życiu i byłam zdana sama na siebie i też troszeczkę z obowiązku, z konieczności musiałam sobie gotować. Przy okazji dostałam takiego kopa w postaci zupełnie nowego stylu życia i pełnej dowolności, jeżeli chodzi o moje wybory żywieniowe. Nie mówię, że wcześniej nie miałam jakiejś tam dowolności, ale to jest troszeczkę inaczej, kiedy gotuje nam nasza y, kochana mama, a troszeczkę inaczej, jeżeli gotujemy sobie sami i wtedy chyba nawet jest łatwiej y, dokonać takich wielkich zmian, bo i tak uczymy się od zera. Ale mniejsza o to. Wracając do tematu, lifestyle na moim kanale oznacza bardzo dużo Jedzenia, sporo podróży, ale też inspiracji ze świata mody, kosmetyków, filmów, książek i wielu, wielu innych. Przyznawam się szczerze, że ja sama staram się znaleźć jakąś taką. Równowagę, żeby dzielić się z Wami wszystkim po trochu. To, co łączy, tak jak już troszeczkę wspomniałam, te wszystkie dziedziny u mnie, to jest to, że staram się podchodzić do nich z tego etycznego punktu widzenia. I zdaję sobie sprawę, że to sformułowanie jest trochę takie nadęte, bo tutaj każdy z nas stara się żyć w sposób etyczny i moralny, ale weganizm jest ściśle związany z jedzeniem, ze zwierzętami, ze zdrowiem, ze środowiskiem. I im bardziej się zgłębia te sfery życia, tym bardziej człowiek sobie uświadamia, jak bardzo te kwestie ingerują w inne dziedziny. Nawet takie jak kosmetyki czy moda, już nie mówiąc o podróżach, ale też film czy, czy książkę, chociaż powiedziałabym, że to jest nieco bardziej neutralne. Jeżeli chodzi o to, skąd zrodził się u mnie pomysł na podcast, to są ku temu różne powody. Po pierwsze, stwierdziłam, że YouTube to za mało. I nie zrozumcie mnie źle, bo uważam, że jest to świetny sposób przekazu i jestem tutaj już od wielu lat i nie zamierzam się nigdzie stąd ruszać, ale ja jestem straszną gadułą i moje filmy stały się rzeczywiście za długie. I widzę po statystykach, że wy ich po prostu nie oglądacie do końca i wcale się wam nie dziwię, bo bardzo wiele osób wchodzi na YouTube po to, żeby znaleźć konkretne informacje, jak to się mówi, samogęste, a nie słuchać jakiejś mojej... Gadaniny. Po drugie, tych wszystkich um, zagadnień i zainteresowań stało się tak dużo. Ja co prawda staram się um, uczyć, czytać na ich temat um, i chciałabym się tym wszystkim z wami dzielić, ale z drugiej strony zupełnie nie czuję się autorytetem w tych kwestiach. I chciałabym o tym mówić więcej, ale mam wrażenie, że nie powiem wystarczająco i nie będzie to na tyle dla Was. Um, edukacyjne i ciekawe. Może się mylę, ale właśnie przy takich przemyśleniach zwrócił się u mnie pomysł na podcast. Ja... I to może zabrzmieć dziwnie, bo mnie zastanawiacie się, w jaki sposób mam nagle odkryć swój autorytet przez audycję radiową i czy cała powaga sytuacji sprawi, że ja nagle zacznę mówić bardziej z sensem, ale już przechodzę do meritum. Plan mój jest taki, aby w moich podcastach, w moich programach pojawiali się goście. W każdym odcinku gościem będzie... Ktoś inny i będą to osoby z bardzo, bardzo różnych światów. Nie ukrywajmy, jedzenie nadal będzie głównym punktem programu. Kwestia dietetyki i odżywiania jest dla mnie fascynująca i moim zdaniem jest jeszcze bardzo, bardzo wiele rzeczy, o których warto porozmawiać. Ja mam taki plan, żeby to było miejsce, gdzie każdy z nas będzie mógł w jakiś sposób odnaleźć się w tym świecie zdrowego odżywiania ponieważ mam wrażenie, że teraz jest tyle sprzecznych informacji w sieci, w książkach, w badaniach. Że bardzo łatwo jest się w tym wszystkim pogubić. I co może być ciekawe dla wielu osób, nie tylko chcę patrzeć na to wszystko z perspektywy diety roślinnej. Po pierwsze, dlatego, że są wśród moich widzów osoby, które w ogóle na diety roślinnej nie są. I są też tacy, którzy na nie są z uwagi na kwestie zdrowotne, a nie wcale tak jak ja z uwagi na zwierzęta. Także pomyślałam, że dobrym pomysłem będzie zaprosić. Ekspertów, którzy specjalizują się w zarówno w dietyce roślinnej, jak i w tej ogólnej, tak, żeby mogli nam pomóc tę wiedzę w sposób nietendencyjny uporządkować. Bo ja nie chcę, żeby to był propagandowy, wegański podcast, tylko takie miejsce, gdzie w sposób naturalny każdy z nas może wyrobić sobie opinię na te tematy, dzięki temu, że dostanie tutaj ciekawe osoby pochodzące z różnych. Teu. Tak jak mówię, jedzenia będzie dużo, ale to nie będzie jedyna tematyka, którą chcę tutaj podjąć. Mam w planach mówić w programie o kosmetykach, to zarówno od strony pielęgnacji czy też makijażu, jak i od tej nieco ciemniejszej, czyli o testach na zwierzętach i o pochodzeniu składników kosmetyków. Dalej będzie też coś o modzie, o etycznej modzie o tym skąd pochodzą nasze ubrania i o tym jak działa przemysł odzieżowy. Chciałabym porozmawiać z Wami też, raczej z moimi gośćmi, ale do Was. O środowisku, o ochronie środowiska, o tym, jak przemysł zwierzęcy wpływa na środowisko. Oczywiście, również o tym, jak traktowane są zwierzęta w przemyśle żywieniowym. Ja naprawdę nie jestem zwolenniczką takiego masochizmu i pielęgnowania w sobie tej wiedzy o tych strasznych rzeczach, które się dzieją na świecie, bo one się zawsze będą działy, ale są tematy, które trzeba poruszyć, i też wiele z was. Wiem, że jest ciekawych, szczegółowych informacji, na przykład na temat hodowli zwierząt. Będziemy też mówić o podróżach, też pod kątem weganizmu. Często pytacie mnie o jogę, o medytację, porozmawiamy o duchowości. Także ja już na samą myśl o tych wszystkich tematach jestem strasznie podekscytowana, bo wy pytacie mnie o moje podejście do tych kwestii, a ja znam osoby, które znają się na tym tysiąc razy bardziej ode mnie i myślę, że wniosą bardzo wiele do tych. Rozmów do tych odcinków. Może uda mi się zaprosić tutaj kogoś z mojej z mojego najbliższego kręgu, chciałam powiedzieć z mojej najbliższej rodziny, ale póki co też nie będę tutaj zdradzała szczegółów, bo nic nie jest pewne i nie chcę Wam tego obiecywać. Jeżeli chodzi o strukturę programu, to plan mam taki. Przyznam szczerze, że te pomysły są zaczerpnięte z podcastów, które ja sama oglądam i których słucham. Karolina, co Ty mówisz, których słucham? I nie mam zamiaru tego ukrywać, ale od wielu miesięcy słucham podcastów i też chcę stworzyć coś, czego sama chciałabym słuchać. Także mam taki pomysł, żeby na początku przygotować dla Was krótkie intro, w którym przedstawię Wam mojego gościa, tak, żeby on nie mógł, nie musiał się stresować i przedstawiać się jak na jakimś spotkaniu integracyjnym i powiem o tym, jakie będą główne punkty naszej rozmowy. Następnie przejdziemy do wywiadu, który będzie miał swój motyw przewodni, ale osoby, które zaprosiłam lub zaproszę, są moim zdaniem na tyle interesujące, że chciałabym, abyście też za sprawą tego programu mogli te osoby i ich działalności bliżej poznać, bo są to na pewno inspirujące jednostki. Jeszcze mówiłam, że jednak nie korzystam z mojej ściągi, to teraz będę trochę mieszać, bo chciałam dodać, że takie tematy związane z motywacją, samoakceptacją, też psychologią są mi równie bliskie i będziemy o tym mówić i nie zrozumcie mnie źle, w żadnym stopniu nie chcę, żeby to był żaden coachingowy motywacyjny podcast, ale ja jestem zwolenniczką optymizmu i cieszenia się codziennością, dlatego chciałabym też jakieś osoby ze świata Slow Life tutaj zaprosić. I też a propos zapraszania gości, Jestem otwarta na Wasze propozycje, ponieważ chciałabym, żeby tutaj przychodziły też osoby, które Was autentycznie interesują i o których może ja nie pomyślałam, planując sobie odcinki, a bardzo chętnie przeprowadziłabym tutaj z nimi rozmowę. Wracając do struktury, na koniec takiego wywiadu planuję serię szybkich pytań i odpowiedzi których moi goście będą udzielali na poczekaniu i to może być wszystko ulubiony film, kosmetyk, miejsce wakacyjne, właśnie plany podróżnicze czy nie wiem poranny rytuał, to może być wszystko tak trochę dla zabawy na sam koniec. Jeżeli chodzi o kwestię techniczną teraz. Podcast możecie znaleźć na pewno na YouTubie na youtube.com ukośnik karolina sobanska. Oraz na mojej stronie karolinasobańska.com. Chciałabym, żeby wyglądało to w ten sposób, że kiedy pojawia się nowy podcast, pojawia się też post na blogu, gdzie znajdziecie wszelkiego rodzaju notatki, linki, odnośniki oraz kontakty do mojego gościa. Tak, żeby to było wszystko uporządkowane i żebyście nie musieli oglądać podcastu, robiąc sobie notatki ze wszystkiego, co my tam sobie mówimy, tylko potem pójść sobie do takiego wpisu i znaleźć wszelkie y, istotne informacje. Oczywiście zachęcam was też do subskrybowania mnie na YouTubie, do obserwowania mnie na Instagramie, na Facebooku i do odwiedzenia strony, bo tam będę na bieżąco informowała o tym, że odcinek się pojawił, ale znajdziecie też tam bardzo wiele innych ciekawych treści. Mam nadzieję. Wydaje mi się, że powiedziałam już wszystko, co miałam na dzisiaj zaplanowane i jestem z siebie dumna, bo udało się bez ściągi i tak wyszło chyba najlepiej bo naturalnie. Także dziękuję Wam bardzo za to, że mnie dzisiaj wysłuchaliście. Trzymajcie kciuki, żeby odcinki pojawiały się regularnie. Mam nadzieję, że będę odzywać się do Was ze studia co tydzień, razem z moimi wyjątkowymi gośćmi. To jest dla mnie zupełnie nowa przygoda i jest mi bardzo miło, że jesteście tutaj ze mną. Także wytrzymajcie się ciepło, bo ja się staram, pomimo, że jest strasznie zimno dzisiaj za oknem, kiedy to nagrywam. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie. Pa, pa.